Cześć wszystkim z tej strony Astryny, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Metro Last Light. Tak jak widzicie, cofnęło mnie tutaj, gdzie mi zapisało grę, jak już się pozbyłam tutaj wszystkich. Może to źle brzmi, po prostu jak, pozbyłam się zagrożenia, tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze. O, widzę, że na każdy stopień... Ja na każdy stopień mogę wejść normalnie? Jezus Maria, nie wiedziałam o tym. Nie pamiętałam ani właśnie, no, w sensie nie wiedziałam właśnie, bardziej nie pamiętałam, to chyba jest bardziej jednak prawidłowe stwierdzenie, że nie pamiętałam. Gdzie jest to źródło światła, przepraszam ja bardzo. Nie mam pojęcia. Ciężko powiedzieć, bardzo ciężko nawet bym powiedziała. Powiedziałabym, że bardzo ciężko powiedzieć, dokładnie. Tak, chciałabym natomiast przejść tutaj, bo mnie ciekawi... Coś tutaj można zrobić. Nie widzę. Tutaj nie otworzę. Trudno. Nie wiem. Zostawię to. W każdym razie. Pójdziemy sobie, myślę, jeszcze... na tą stronę, bo jestem jeszcze czegoś ciekawa. Mianowicie chyba tutaj jakoś do wody coś. Wiem, że w sensie w teorii gdzieś tutaj się powinno dać zdobyć punkt moralności, tylko właśnie zielonego pojęcia nie mam gdzie i jak, szczerze mówiąc, dokładnie. Nie wiem, może jakoś sobie pobiegamy, to może zdobędziemy. Jest jakaś, kurczę, grzybnia obok. Czy ja mam wyjętą maskę? Tak, mam wyjętą maskę, bo mogę ją przetrzeć. Czyli na pewno muszę mieć maskę, żeby ją móc przecierać. Logika. Czy ja coś tutaj mogę zrobić? Nie mam zielonego pojęcia, szczerze mówiąc. Tutaj coś jest. O, teraz dostaliśmy sobie tą... punkt moralności. Tą, dokładnie. Ten punkt moralności, przepraszam. Dobra, przejdziemy sobie tutaj. Mamy tutaj, widzę, parę rzeczy do zebrania. Jest tutaj biedny człowiek, jak sądzę, skażony i przez to zanihilowany, przez tych czerwonych. Tutaj był właśnie chłopaczyna, co sobie gotował chyba coś, tak by się przynajmniej wydawało. Tutaj to ja w ogóle zaczęłam moje chodzenie, dobrze wiedzieć. Nie aktywowałam żadnej pułapki, prawda? No nie. Wow, jak to poleciało, Chryste Panie. Dobra, sprawdźmy, czy coś tutaj jest. Jest amunicja do rewolweru. Jest tlen. Super. Zawsze bardzo się cieszę, jak mam możliwość złapania więcej filtrów tlenu. Zgasimy światła, bo czemu by nie? Tak. Tu nie mogę zgasić. Kolejne filtry. Przechodzimy wobec tego. Oho, zaczęło mi ściągać tlen z maski. To ja? Chyba nie, prawda? Oho, ktoś tam jest. Coś tutaj w ogóle, widzę, że mogę przejść jakoś tędy. Sporo amunicji wojskowej. 24 naboje, aż. W żadnym przypadku tylko, moi mili, aż. What do we have here? Captain John got hit. While storming the crossfire. Ktoś mi zaczął wykrywać? I went after the infected. An open wound. Well, the outcome here is obvious. I think you understand what has to be done. What? Put me to sleep like a fucking overgrown mutt. I'm a soldier. I followed orders. You owe me a bullet. Have it your way then, Captain. Whoa. W moją stronę idzie? Nie. Przeciwną. Dobra. W takim razie... Ja tutaj zgaszę światło, to na pewno. I
Co tutaj ja dalej mogę zrobić? Nie mam zielonego pojęcia. Tutaj chyba poszedł, co nie? Tak, to go ogłuszymy z miejsca. Trochę widzę. Dostajemy. Drugi sektor stacji, mówisz? Czyli gdzie? W moją stronę idziecie? Kurczę, ciężko tutaj cokolwiek zobaczyć. Najgorzej, jest typek, jest drugi typek. Oni gdzieś idą, zdaje się, z tego co widzę. Typek ten idzie w moją stronę, w moim kierunku. No spoko. Oni stoją, z tego co widzę. Oj, trochę by było... Czy wyście to widzieli? Dosłownie, kurczę, z jego ręki poszła kula ognia niemalże. Mater Deo. Coś, była tutaj jakaś broń w ogóle. Aha, tutaj na górze jest jakaś broń. Chyba. Chciałam przejść tutaj. Jezus Maria, typie! Czy ty możesz nie podpalać wszystkiego, jak leci? No cudownie, dobra, wiecie co, jednak chyba pójdę drugą stroną właśnie. Myślę, że to będzie jednak mądrzejsze, żeby pójść tą stroną. Co wy na to? Dobra, przechodzę ja sobie tutaj. Tędy jakoś. Dobra. Ale i tak nie widać. Aha, bo tutaj jest żarówka, ta? Czekajcie, wezmę się pierniczę na stół. O, i tu już mnie nie widać. Bo tak. Gościu idzie w moją stronę jakoś. Bardzo dobrze, że idzie w moją stronę. Dobry? Okej. Dobra. Jest jakiś szyb, widzę. Aha, tutaj płonie. Tutaj płonie. No są rozstrzelani. Biedni ludzie. Wydaje mi się, że nic mi aż tak strasznie nie grozi. Jak będę tutaj sobie chodziła. Znaczy, chodziła. Akurat w tym konkretnym... przy tym konkretnym przejściu. Aha, tutaj na górze była... była amunicja, tak? W tym konkretnym miejscu. Tu już może mi grozić. Chociaż jest odwrócony. To sobie przejdę. Dobra. Teraz... ślicznie. Dobra, wymieniamy filtr wobec tego. Jak tam w ogóle jest z moim zapasem tlenu? 9 minut, tak? No dobra. Tutaj widzę, że no nie mogę przejść. Bo nie. Dobra, lecimy w tą stronę w takim razie. Ktoś mówi, żeby się obudzić. Usłyszałam przynajmniej takie coś. Dobra, tlenu trochę dostaliśmy. Super. Mogę tutaj przejść, widzę. O, widać mnie. Chociaż tutaj ja powinnam być w stanie przechodzić jakoś właśnie niezauważona z tego, co kojarzę. No sobie są... To nie ja. Nie było mnie. Ślepy byłeś. Ta jest latarka. Muszę się rozglądać, jak ta latarka będzie znikała w sumie. Czy ty się możesz odwrócić, typie? Jak tam stał, tak tam stoi, no typ.
Cholerny. Czekajcie, bardziej... O! Stąd to ja może będę go obserwowała, bo patrzcie, że stąd to mnie nie oświetla kompletnie. Okej, okay, lekki problem. Lekki problem, bym powiedziała. Mam pomysł na akcję kamikadze, wiecie? No mam pomysł na akcję kamikadze. Kto mnie zaczął widzieć? Czekajcie. Przejdę ja sobie jeszcze raz tam, gdzie byłam przed chwilą. Mniej więcej w miarę możliwości. Czekajcie, którędy? Tutaj, o, dobra, tamtędy przejdę. Tak. I, moi mili, zaskoczymy tego od tyłu. Od tyłu? Powiedzmy, że od tyłu. Dobra, tu mnie nie zobaczy. Cieszy mnie to. A w ogóle ja mam noktowizor jeszcze, zapomniałam o tym zgoła. Czy ja w ogóle dałabym radę tego typka ogłuszyć? Dobre pytanie w sumie. Dobra, dam radę ogłuszyć typka. Cieszy mnie to. Cieszy mnie to nawet bardzo. Co tutaj jest? Czy ja tutaj byłam? Możliwe? Chyba jednak nie. Nie, przepraszam, stąd to ja przyszłam w ogóle. Więc takie buty. Nie było mnie tu w środku. Jezus Maria. W sensie ogólnie to jest zwyczajnie przykre wydarzenie bardzo moim zdaniem, to, że właśnie tutaj pozabijali wszystkich. W sensie ja z jednej strony rozumiem, że to jest w obawie właśnie przed zarazą, ale nie zmienia to faktu, że to jest straszne. No, przerażające po prostu i tyle. Cholera jasna. Nie ma żadnych tych... Żadnych dla mnie właśnie filtrów tlenu, co mnie jednak smuci. Smuci. Trochę źle powiedziane, że mnie smuci. Dobra. Okej. Tam jest gościu, który sobie chodzi właśnie. To ja nie wiem, co zrobić w związku z tym, że on sobie chodzi. Czy on będzie się odwracał? Jak tak, to mogę do niego podejść i go i ich załatwić, może bardziej nie go, ich, oboje. Tam gościu cały czas patrzy w moją stronę, z tego co widzę, ale zastanawiam się, czy ktoś jeszcze tutaj... Czy kogoś jeszcze tutaj nie ma, szczerze mówiąc, bo z jednej strony w sumie coś mi się kojarzy, jakby ktoś tutaj jeszcze był, a z drugiej to właśnie ciężko jest to powiedzieć. Co się, dobra, w tej chwili na szczęście mnie nikt nie widzi, to chociaż tyle. Idź sobie. Idź sobie, typie. Strzeliłabym mu w ten hełm, ale z drugiej strony to by było to takie oczywiste i ogarnęliby, że ktoś jest po prostu w tle, więc może lepiej, nie? Dobra, poruszamy się właśnie teraz. Aha, gościu tutaj sobie chodzi. Nie ma mnie. Okej. Tutaj widzę, że mogę przejść. Okej. Ajajaj. Urocze. Rzeczkę się chyba przypaliłam. Tak przynajmniej bym się domyślała, że odrobinkę się przypaliłam. Nie, 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 nie chcę być widoczna. Siema, co tam?
Nie wiesz, że to niezdrowe zgoła patrzeć cały czas w jeden punkt w tunelu? Dobra, co tutaj jeszcze mamy? Czy kogoś tutaj mamy? To jest dopiero dobre pytanie. Czy ktoś tutaj jeszcze jest? Nie ma światła dla was, mędy wypospolite. Zero światła dla was. To z pewnością. No zgaś, że to. Dziękuję. Tutaj też jest jakaś właśnie żaróweczka. Nie ma światła, ale jest notatka. Skażenie, wpis pierwszy. Oddział, który zniszczył posterunek zakonu i porwał Annę, wkroczył na oktiabrską, pokojową stację neutralną. To oznacza wypowiedzenie wojny zakonowi i wpływowej Hanzie, która graniczy z oktiabrską. Oddział Leśnickiego, choć dosyć silny, na pewno nie wystarczy, by rozpocząć wojnę z Hanzą. Nie rozumiem tego. Co zamierza Korbut? Co ten diabeł wymyślił? Sorka. Musiałam się napić wody. Bo jednak, chcąc nie chcąc, dość sporo gadam i bez picia to jednak niezbyt miło. Dostałam przy okazji punkt moralności, nie mam zielonego pojęcia za co, ale dostałam, więc się cieszę. Dobra, i tak naprawdę chyba nie da mi nic rozglądanie się zbytnie, chociażbym... bym się przeszła w jedno miejsce. Cholera jasna... Nie chciałam, cholera jasna, używać sprintu. To nie było coś, co zamierzałam zrobić. Tak, chciałam zobaczyć, czy tutaj coś jest dokładniej. Tutaj typy świecą latarkami, tak? To ja się przejdę jeszcze raz tędy, myślę. Trochę mnie osmali, ale co tam? Nie! Włącz tą latarkę! Kretynie! Artem! Ty momentami nie myślisz chyba. Zresztą się nie dziwię, to ja tobą kieruję. Oboje nie myślimy. Tam jest typek. Tego typka właśnie widzę. Co, biegacie sobie? No zaczynają biegać z pewnością jak koty z pełnym pęcherzem. Dobra, martwiłam się trochę, że to jest kolejny z tych czerwonych, szczerze mówiąc. Natomiast tutaj jest safe. Rzecz, o której myślę warto pamiętać. Którą warto trzymać właśnie w... no, w mózgu. Przejdźmy sobie właśnie na tę stronę. Na szybko. W ogóle tutaj jeszcze jest coś do zebrania. Na pewno chciałabym spróbować uniknąć walki, wiecie? Ale nie mam zielonego pojęcia, jak mi się to uda. Zobaczymy jeszcze, jak sądzę. Dobra, przechodzimy w takim razie, schodzimy sobie tutaj. O Jezu! Znowu mnie zobaczyli, dziady. Dobra, to chrzanić was w takim razie. Zrobię coś innego. Zrobię coś innego wobec tego. Mianowicie przejdziemy się właśnie tędy. Ja się póki co skradam, nie powinni mnie zauważyć zbytnio. Są co najmniej, jest ich co najmniej dwóch. Dzień dobry, typy! Okej. Dobra, to chyba wszyscy. W takim razie super. Nikogo nie zabiłam. Aj, tego w zasadzie bardziej chciałam uniknąć, żeby kogokolwiek tutaj zabić. Jest lalka. Tak, natomiast ja tutaj widziałam klucz. Nie wiem, czy go już podniosłam, szczerze mówiąc. Możliwe, że tak w sumie. Ja chyba go podniosłam już na tym etapie. Zgasimy sobie światełko, rzecz jasna. Tlen sobie podniesiemy, a jakże. Tutaj też mogę, widzę, przejść. No, troszeczkę jednak to jest makabryczne. Zgaś, że to światło. Zgadzam się z tym w pełni.
Jezus Maria, ich normalnie w łóżkach właśnie wytępili. W ich własnych domach, co? Bo chcąc nie stąd właśnie tym jest przecież metro tutaj dla ludzi domem. Więc no właśnie zginęli we własnym domu. Nie byli tu bezpieczni. I teraz to palą wszystko. Bo oczywiście źródło zarazy to trzeba spalić, nie? Tak to przecież wygląda. Tak, natomiast którędyś wiem, że się dało wejść na górę. Tego jestem pewna w 100%, z której strony się da wejść na górę. Tylko z której? Tutaj? A, mogę... Aha, dobra. Mogłam otworzyć po prostu. I chciałabym właśnie wejść na górę, bo na górze jest ten cały safe, który wcześniej widziałam. Więc się właśnie przebiegniemy. Co mi się kończy tlen? Kończy mi się tlen, dobrze. W sensie dobrze zauważyłam. O, w ten sposób bardziej. Okej, okay, tlenu troszeczkę, troszeczkę naboi. I dobra, w takim razie kierujemy się dalej. Koło, no przez pobojowisko. Comrade Lesnitsky, the operation is progressing as planned. Will be completed within an hour. Well, the experiment has been successful. We need to report that to General. Eksperyment się udał? Eksperyment? Co do jasnej cholery? Eksperyment. Tak się wyraził. Cholerny eksperyment. What's with the broad? Lesnitsky brought her. Says she's a hostage for negotiations with the Order. Although we all know what other negotiations they're having. Gnoje jedne. Oczywiście, że jestem, kurczę, znowu gdzieś. Dostałem punkt kontrolny, widzę, to dobrze. Właśnie chodzą z latarkami, panowie, to mi... Trochę nie wróży mi to dobrze, ale chyba sobie poradzę jakoś, co nie? Jak to zwykle bywa. Słyszę w ogóle jakąś melodię w tle. Troszeczkę mnie to uspokaja, będąc szczerą. W sensie tutaj chyba jakoś nijak nie przejdę, ale chciałam i tak to zobaczyć. Taka melodia z saksofonu. Ktoś tu zszedł, czy mi się tylko... Nie, wydawało mi się, dobra. Cholera jasna. Dobra, włączam światło. Tutaj przynajmniej. Tutaj jest chyba tylko ten jeden, tak mi się wydaje. Dalej jest następny za ogłusz. Właśnie, bo jest zabij i ogłusz. I bardziej chciałam to przeczytać. Po prostu chciałam. Przeczytałam to po prostu i ten. I nie wiem w sumie co. Tak, mówisz? Ja nie wiem, jak to się udało, szczerze. Nie mam zielonego pojęcia. Nie ma mnie. Nie ma mnie. Nie ma mnie, czy to zrozumiałe? Dobra. Ten nie dostrzegł. Jezus Maria, oczywiście, że musiałam zrobić coś głupiego i przez to mnie... W sensie nie zauważyli mnie, ale... Zauważyli, że ktoś jest po prostu. Aha, melodia. Aha.
Uspokaja mnie trochę właśnie fakt, że jest melodia, że coś słychać po prostu. Mhm. Cholera, teraz trzeba zrozplanować ruchy jakoś. Dobra, to wyszło głupio, bardzo głupio. Ale co tam? Tu się rozwala przy okazji. A mogę tędy przejść. Jednak nie. Cholera jasna. Dobra. Nie wiem, kto strzela. Pojęcia nie mam tak naprawdę, kto strzela. Nie wiem. Bardzo dziwnie się to udało zrobić. Szczerze. 16 minut, tak? Mam oprócz tego filtra, który aktualnie jest na moim wyposażeniu, tak? Dobra, sobie weźmiemy od tego pana, co tylko mogę w zasadzie. Strasznie tu dużo światła. To jest jednak troszeczkę problematyczne. Oła! Przepraszam bardzo, idę. Idą bardziej w tę stronę, nie popękała mi maska jeszcze. Co za gnoje. Jest... Mówią, że jestem przygwożdżona. To powiedzieli. Gościu się tam ustawił wyżej. Dobra, jeden padł był. Uciekam. Zaczekam aż... Aż. Ktoś tam idzie ten jakoś. No tam jest gościu. Ale jak ja mam do niego... Jakbym miała do niego przejść? To jest dopiero pytanie. Ajś. Problematyczne. W sensie... Czekajcie. Czy ja mam iść właśnie tędy? No i może sami mi to rozwalą. To papier maszę normalnie. Ilu w ogóle tam jest? Widzę na pewno jednego, dwóch. Dobra, czekajcie. Głupi pomysł. Bardzo głupi. Ała. Zginęłam. To było zabawne. A ja naprawdę chcę doprowadzić do tego, żeby nie zabijać tutaj ludzi. O Jezu, tu mnie wywaliło aż serio. I oczywiście, że tutaj znowu sobie chodzą od początku. Dobra, mogłam inaczej do tego podejść, to jest prawda. Tak. Chociaż z drugiej strony... Nie wiem. Nie wiem, jak do tego podejść troszeczkę. W sensie, jedną rzecz zrobiłam źle i teraz wiem, żeby tego nie robić. Więc to mi, myślę, pomoże. Taka drobna sprawa, ale myślę, że zmieni troszeczkę właśnie. Dobra, tu sobie zatrzymamy. Dobra, i idziemy do tego typa. Dzień dobry. Tego ogłuszymy, tu sobie wyłączymy, tu sobie zbierzemy rzeczy. Kucam, tak, kucam, ok. I wejdziemy sobie na górę. Dobra. I idziemy załatwić tego typa. Dobrze. Tutaj od tego nikt...
O Jezus Maria, czy widzieliście, co się wydarzyło? Kurczę, normalnie jak z niego trysnęła krew. Jezus Maria, to było przykre. O, blondyn. Priorytety normalnie. Priorytety, na które się zwraca uwagę. Każdy zwraca uwagę na coś innego. Pamiętajcie o tym. Dobra, tutaj nie będę przechodziła, bo się załamie pode mną. Oczywiście. Dobra, w takim razie myślę, że możemy dalej się przesuwać do przodu tak naprawdę. Więc chyba zejdę sobie na dół, tak myślę. Tutaj widzę, jest jakaś broń, którą bym ewentualnie mogła wymienić. Ale po co? Zobaczymy, może się uda zrobić to po cichu. Nie mam zielonego pojęcia, szczerze mówiąc. Ten żyje. Jezu, biedaku. Dosłownie kulka w głowę byłaby mniej bolesna. Chciałam powiedzieć przez chwilę, że bardziej właśnie bolesna. Dobra, w teorii jestem właśnie w tym miejscu widoczna, w tym już nie. Tam jest kolejny typ. Więc dobra, spróbujemy sobie przejść do tego typka. W teorii tu mnie nie dojrzą, tak? Ktoś sobie tam chodzi. Jak będzie zawracał, to załatwimy tego typa, bo on będzie zawracał i tego jestem pewna. Już zawracasz się? Nie, idziesz dalej w moją stronę, rozumiem. Jestem w miejscu teraz, że mnie nie dojrzą w teorii, więc... Czekajcie. Zrobimy głupią rzecz odrobinkę. Mianowicie weźmiemy tego, wpierw załatwimy i teraz pójdziemy po tego. No i dobra, to się udało. Okej, 15 minut, zgaśmy tutaj światełko. Jest jakaś broń, którą bym mogła wziąć, ale co tam? Gościowi się troszeczkę spali twarz, bywa. Zasłużył. W sensie zasłużył, Boże. Straszna rzecz do powiedzenia. Lepka wody. Ciekawe mają plany. Czy już mnie ktoś dojrzał? Ciężko jest to powiedzieć. Jak tam jest z moimi zapasami tlenowymi? Tu jest typek. Ogłuszymy go. Dobry. Tak. Nie to, żeby coś, ale no... Do widzenia. I tyle. W sumie w pewien sposób poetyckie właśnie. Cholera jasna. I jeśli tutaj im przyjdzie zginąć właśnie, to spłoną po prostu z tym, co podpalili. De facto. Jezus Maria. O! Oznaczenie stalkerów. Cholera jasna, jak mało jest widać przez to papiermasze. Czekajcie, ja bym się odsunęła... Może gdzieś tu? Nie, no nic mi to nie da, że się odsunę. A tam widziałam czterech chyba kolejnych. No. Jeszcze, kurczę, ktoś na mnie patrzy. Robiłam coś takiego. Co tam? Dobra. W teorii właśnie jest oznaczenie jakichś stalkerów. O Jezus Maria, nie ścinaj się, gro, proszę. W sensie w teorii. Po prostu jest oznaczenie stalkerów jakieś. Ten jest odwrócony w moim kierunku. Ale mnie widzę, że nie widać. Nie świeci mi się ta lampeczka właśnie. Nie ma mnie. Mówię, że mnie nie ma, to mnie nie ma, jasne? Myślałam, że już to sobie wytłumaczyliśmy i to niejednokrotnie. Hop, lipa.
tak. Tędy to ja raczej się nie wdrapię, ale... Może? Nie, nie wdrapię się tędy. No nie, nie wdrapię się, nie dam rady. Cześć! Tak. Na wszelki wypadek jeszcze się będę poruszała na kuckach. Co tam? Co mnie to bo... Chociaż dobra. Może... Czy ja jeszcze któregoś... Czy ja jeszcze jakiegoś słyszę? Jest to myślę bardzo możliwe, biorąc pod uwagę fakt, że jest jeszcze drugi poziom. Tutaj, Boże, już do gołej kości. Spłonęli. Okropne. Czy ja tu mogę wejść? Niespecjalnie z tego, co widzę. Dobra, wobec tego chyba idziemy po prostu dalej, co? W takim razie przechodzimy. O, dzień dobry. So, you came for Anna. Very heroic, but not very smart. Here is the deal. You take off your mask, and I give her to you. I'll count to five. Don't do this, Artyom. He'll kill me anyway. He already betrayed us once. One. You... Why... Why did you do that? Zasłyszałam, że uda się uratować ciebie. I się udało de facto. Poniekąd przynajmniej. Dobra. Właśnie uciekamy gdzieś. Ty no weź załóż znowu tą maskę. My mamy maskę chociaż jedną, przynajmniej jedną. Jednak jak jedno będzie przytomne, to wyniesie drugie, co nie? A Artem jako mężczyzna to prawdopodobnie ma więcej siły, albo taką posturę lepszą, żeby właśnie ten... Żeby przenosić Annę. O, Kan! No i mnie wyłączyła zgoła. The pieces of the puzzle are falling together. And the big picture is horrifying and unbelievable. I will tell the others about this, but I still can't make myself believe it. The Reds have infected Oktyabrskaya, a peaceful station denizens of which never suspected anything, with an unknown deadly virus. And then their mop-up squads entered it under the pretense of saving the station from the epidemic and eliminated everyone they could. Women, children, old people. To prevent the infection from spreading. And if all this is true, then me and Anna could be infected too. We've been saved from being killed, but we don't know if we're going to survive for long. No to jest z pewnością dobre pytanie. Dobra, moi mili. Natomiast co dalej, dowiemy się w następnych odcinkach. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że tenże odcinek Wam się podobał i że będziecie też oglądali odcinki następne. Zostawcie komentarz, łapkę w górę, bądź zasubskrybujcie kanał. Będzie mi niezmiernie miło i do usłyszenia następnym razem, mam nadzieję. Cześć!